Dzień dobry, program Bez Komentarza. Gościem dzisiejszego wydania jest pani Barbara Klatka, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Spale. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, pogoda bardzo miło. Ostatnich dni dopisuje i sprzyja aktywnemu uprawianiu sportu również w plenerze, prawda? Tak. Ostatnie imprezy, które się odbyły w Spale, czy te, które odbyły się w Tomaszowie, pokazują, że zainteresowanie jest coraz większe, czy jednak nie zmienia się nic od kilku lat? Według mnie zainteresowanie ruchem w ogóle na świeżym powietrzu, bieganiem na przykład rekreacyjnym i sportowym, jednak dość sukcesywnie się zwiększa. I to jest, myślę, dobre zjawisko. Bardzo wiele jest organizowanych w całym kraju różnych imprez sportowo-rekreacyjnych i one są coraz bardziej masowe. To zjawisko, myślę, że jest bardzo pozytywne. Pani dyrektor, powiedziała pani, że funkcja, którą pani pełni, jest spełnieniem pani marzeń, ale również wyzwaniem. Jakie cele sobie pani postawiła? Które kroki już udało się wykonać i które z tych celów udało się zrealizować? Ja jestem dyrektorem Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale zaledwie od 5 miesięcy i tak się złożyło, że ten rok to główne takie wyzwanie na ten rok to przebudowa hali lekkoatletycznej. Ja tylko przypomnę, że jest to największy obiekt sportowy, jakim dysponuje nasz ośrodek i wyłączenie go z użytkowania jest właśnie takim dość poważnym wyzwaniem dla funkcjonowania ośrodka i dla jego przychodów, ale myślę, że sobie z tym jakoś poradzimy. Natomiast sama przebudowa ma tak bardzo szeroki zakres, że nadzorowanie tej przebudowy jest właśnie takim dla mnie pierwszym bardzo poważnym wyzwaniem. Powiedziała pani, że nie jest to remont, a przebudowa. Co zostanie zmienione, co wymaga kompletnej zmiany? Kompletnej zmiany przede wszystkim wymaga, i to już się dzieje oczywiście od początku marca, zmiana samej płyty bieżni, tak? Ponieważ... Czy jest podyktowana ta zmiana? Ja tylko przypomnę, że otwarcie hali nastąpiło w 1988 roku, więc funkcjonuje hala już od 26 lat. W tym czasie tylko była nawierzchnia raz wymieniana, a tak właściwie żaden remont poważniejszy nie był przeprowadzany. Po kilku latach użytkowania już było wiadomo, że nawierzchnia jest niesprężysta, położona na niesprężystym podłożu, na betonie. W związku z tym bardzo kontuzjogenna i przy długotrwałym treningu powoduje bardzo duże obciążenie dla mięśni i kości sportowców. W związku z tym, między innymi z tego powodu, bardzo potrzebna była ta przebudowa. Jak również profil łuki bieżni były nie najlepiej wyprofilowane i to też będzie zmienione. Teraz bieżnia będzie położona na sprężystym podłożu. Co jak duży koszt jest tego, nie remontu, przebudowy? Cała inwestycja opiewa na kwotę prawie 21 milionów, więc bardzo znacząca kwota. Ktoś mógłby powiedzieć, i być może słusznie, że za takie pieniądze można postawić nową halę. Niemniej jednak, jak Państwo wiecie, cały ośrodek funkcjonuje w otoczeniu leśnym. Nie mamy terenów, żeby postawić obok drugą halę. Jak udało się pozyskać fundusze? Czy to są własne koszty? Własnych koszty nie, to jest za poważne przedsięwzięcie. Ministerstwo Sportu i Turystyki finansuje i Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej całe to przedsięwzięcie. I całe szczęście, że mamy taką możliwość, bo nie bylibyśmy w stanie wypracować takich zysków, żeby pozwolić sobie na tak ogromny remont czy przebudowę. Polski Związek Lekkiej Atletyki to najpoważniejszy klient COS-u. Ale jesteście Państwo jako ośrodek otwarci również na inne dyscypliny sportu. Jakie? Z jaką ofertą wychodzicie? Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale jest ośrodkiem, w którym trenują sportowcy z bardzo wielu dyscyplin. Jak już Pani wspomniała, kluczowym klientem naszym, strategicznym jest Polski Związek Lekkiej Atletyki. I on ma taki charakter w ogóle, powiedziałabym, lekkoatletyczny.
ale przez lata pan Zbigniew Tomkowski tak rozbudował ośrodek, że jest możliwe, aby tam bardzo wiele dyscyplin mogło z powodzeniem trenować. Drugim klientem co do jakby rangi i znaczenia jest Polski Związek Piłki Siatkowej. Ja tylko przypomnę, że funkcjonuje w ośrodku Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która teraz została młodzieżowym mistrzem Polski w siatkówce, więc to jest ogromne osiągnięcie, jakby potwierdza, że taki typ szkolenia w naszym ośrodku, który się odbywa w takich warunkach, przynosi efekty. To bardzo dobra też dla nas wiadomość, ale bardzo wiele dyscyplin takich jak pływanie, szermierka, pięciobój nowoczesny, można by długo wymieniać, naprawdę kilkadziesiąt dyscyplin u nas może swobodnie trenować, a my mamy taką misję jako ośrodek przygotowań olimpijskich, aby stwarzać jak najlepsze warunki dla sportu. Aby wychowywać olimpijczyków, ale wspierać również młodych. Czy dla młodych również otwarte są bieżnie, baseny, kluby? Tak, oczywiście priorytetem dla nas jest sport. Sport centralny, sport klubowy, ale klient indywidualny jak najbardziej do nas może przyjechać i może dobrze zjeść, może odpocząć, może się natrudzić i może się w godnych warunkach wyspać u nas. I oczywiście mamy jeszcze na bardzo wysokim poziomie odnowę biologiczną, więc bardzo szerokie spektrum różnych usług możemy zaproponować. A jeśli chodzi o upowszechnianie sportu, bardzo ładnie nam się układa współpraca chociażby z powiatem opoczyńskim, który organizuje u nas mistrzostwa swojego powiatu, ale powiat tomaszowski również. Przypomnę tylko, że jesteśmy też inicjatorem na naszym terenie i organizatorem ogólnopolskiej akcji Polska Biega, która już od wielu lat odbywa się na terenie ośrodka. W tym roku również tydzień temu taką akcję zorganizowaliśmy. Tym razem była ona połączona z uroczystością nadania stadionowi lekkoatletycznemu imienia Kamili Skolimowskiej. Przyciągnęła znane nazwiska ta uroczystość? Tak, było bardzo wiele znanych twarzy z życia sportu. Była pani Kowalczyk? Justyna Kowalczyk? Justyna Kowalczyk była wcześniej na konferencji trenerów sportów zimowych. Dość nieoczekiwanie odwiedziła nasz ośrodek. Nie spodziewaliśmy się. Była to dla nas duża przyjemność zetknąć się z mistrzynią. Także gościliśmy Justynę. Często znane osoby przyjeżdżają trenować do Spały. Ależ tak. Cała czołówka polskiej lekkiej atletyki, kadra narodowa siatkarzy. To naprawdę Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, na przykład też wiodące nazwiska u nas się pojawiają. Czy można w takim razie powiedzieć, że centrum jest konkurencyjnym miejscem? Niewątpliwie tak. Mamy opinię naprawdę bardzo dobrego ośrodka. Ja muszę powiedzieć, że pan Wiesław Kmiecik, trener Zbigniewa Brudki, nie tak dawno powiedział w jednej z telewizji ogólnopolskich, na przykład, że uważa, że ośrodek przygotowań olimpijskich w Spale jest najlepszym ośrodkiem w świecie. Tak uznał, a wiemy, że jest to człowiek, który zjeździł cały świat, więc myślę, że wie, co mówi. Jego ocena była niezłą rekomendacją również tego miejsca. Pani dyrektor, jak przyciągnąć młodych do sportu? Jak odciągnąć ich od biernego spędzania czasu w gry, ale przed komputerem? Myślę, że już troszeczkę o tym dzisiaj wspomniałyśmy, tak? Poprzez organizowanie ciekawych, mądrych ofert sportowo-rekreacyjnych. Myślę, że uda się powoli wdrożyć taki zdrowy styl życia. To jest bardzo ważne. Kiedyś, kiedy ja uprawiałam na przełomie lat 70. i 80., uprawiałam sport i to właśnie też w Spale, w ośrodku. Czasy wtedy były inne, tak? Nie mieliśmy telefonów komórkowych, oferta telewizyjna była dość uboga i te stosunki międzyludzkie kształtowały się nieco inaczej. Dużo dzieci, młodzież dużo czasu spędzała na wolnym powietrzu i wręcz nie było też takiej infrastruktury sportowej paradoksalnie jak dziś, tak? Natomiast młodzi ludzie garnęli się do ruchu, do uprawiania sportu.
bo sami szukali jakichś rozwiązań, między innymi, tak, chcieli w jakiś sposób ten czas spędzić. Ja pamiętam, jak na podwórku organizowaliśmy się i nawet jako dziewczyna młoda grywałam w piłkę nożną z chłopakami. Nie było w tym nic złego, a... Może nie zawsze należałoby apelować tylko do młodych, ale również do rodziców i sport stałby się sposobem na wychowanie człowieka. Tak, bo uważam, że to, co robią młodzi ludzie, to zawsze jest odpowiedzialność ludzi dorosłych. To oni w jakiś sposób przyczyniają się do tego, że ta rzeczywistość jest taka, a nie inna, tak? Jeśli kupujemy dziecku dobry komputer, nic w tym złego, tak? Wyposażamy go w bardzo dobre gry, w ten sposób dziecko potrafi spędzić bardzo wiele godzin. Być może rodzic rzeczywiście ma wtedy czas na to, żeby się zająć swoimi sprawami, ale myślę, że za bardzo pójście w ten nurt powoduje, że niestety młodzi ludzie spędzają ten czas nieaktywnie i to się niestety odbija na tym, że potem młody człowiek ma i kłopoty zdrowotne i nie ma takiej kondycji, na pewno nie jest tak zdrowy jak ten, który uprawia sport. Ja widzę sportowców bardzo młodych w różnym wieku w ośrodku i oni naprawdę widzę tę radość z uprawiania sportu. Poza tym sport wpisana jest w każdą dyscyplinę, zasada fair play i to również jest niezwykle cenna rzecz, jeżeli chcemy wychować młodego człowieka dobrze i godnie. Oczywiście, sport uczy takich ambitnych zachowań, ale też powiązanych właśnie, tak jak pani wspomniała, z fair play, co potem w życiu naprawdę owocuje i to dobrze owocuje. Sport uczy ambitnych zachowań. Pani ambicja, bycie, funkcja dyrektora to pierwsze spełnione lub kolejne spełnione marzenie. Jakie następne cele sobie pani postawiła oprócz tego wspomnianego przebudowy hali? Ośrodek naprawdę działa na wysokim poziomie, ale jest to żywy organizm użytkowany przez, ja tylko powiem, że w ciągu roku odbywa się w ośrodku mniej więcej około 90 tysięcy osobonoclegów. To jest naprawdę bardzo, bardzo duże obłożenie. Czy można poszerzyć tę ofertę? Chciałabym powiedzieć tylko o tym, że to powoduje, że baza jednak też wymaga ciągłego remontowania, dopieszczania, tak żeby sportowiec, który kilkaset dni w roku spędza poza domem, tak aby w ośrodku mógł się czuć jak u siebie w domu. I to bardzo często sportowcy mówią, ci wybitni i nie tylko wybitni z różnych poziomów, że ośrodek sportowy, Centralny Ośrodek Sportu w Spale jest dla nich drugim domem. Dlatego dbamy o to, aby była naprawdę dobra, sprzyjająca atmosfera. Mamy w planie w najbliższych latach wyremontowanie basenu, który, jak wiemy, powstał na początku lat 90. i też już wymaga przebudowy. Właśnie konkurencja pływalni basenów tu w okolicy jest dosyć spora. Czy Rawa nieopodal, Tomaszów również dysponuje swoimi, jak stać się w tej dziedzinie atrakcyjnym ośrodkiem? Powiem tak, basen, który został wybudowany w Spale w ośrodku, nigdy nie miał spełniać jakiejś stricte komercyjnej roli. Owszem, na początku, kiedy nie było ani w Rawie, ani w Opocznie, ani w Tomaszowie basenu, mnóstwo młodzieży i klientów indywidualnych przyjeżdżało na basen. Teraz być może jest... Nie być może, na pewno. Mamy nieco mniej użytkowników basenu, ale też... Ceny są konkurencyjne. Ceny nie są konkurencyjne, one są porównywalne, ale nie w tym rzecz. Tak naprawdę basen ma służyć jako konkurencja uzupełniająca dla innych sportów. Oczywiście pływacy jako tacy też przyjeżdżają do naszego ośrodka, ale bardzo wielu sportowców z innych dyscyplin korzysta z tego basenu, po pierwsze uzupełniając trening, po drugie czasem, kiedy zawodnik jest kontuzjowany, nie może trenować konkretnie swojej dyscypliny, ale może na przykład pływać, tak? Bo jest to również forma jakiejś odnowy biologicznej na przykład. Pani dyrektor, skąd ośrodek pozyskuje fundusze? Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale jest instytucją gospodarki budżetowej.
I formuła prawna, jaka nas obowiązuje, jest taka, że mamy jakby obowiązek przyjmować przede wszystkim sport i to jest priorytet. Z tego oczywiście mamy pieniądze, ale one pozwalają nam na przeżycie. Natomiast klient komercyjny to jest to, co tworzy jakby nasz rzeczywiście zysk. I muszę powiedzieć, że bardzo wiele firm, przedsiębiorstw, banków interesuje się naszym ośrodkiem i organizuje różne spotkania u nas, eventy, szkolenia, konferencje. Są to na ogół kilkudniowe pobyty, ale komercyjne, więc przynoszą rzeczywiście spory zysk, tak. Natomiast muszę powiedzieć, że jest taka tendencja, że owszem, konferencje, a szkolenie, ale również sporo ruchu, tak. Czyli tutaj też spotykamy się z tym nurtem, co nas... popularyzacji sportu. Nas cieszy wśród dorosłych i to potem promieniuje. I myślę, że to jest też bardzo dobry kierunek. My się cieszymy, bo z jednej strony mamy zyski, ale też widać, że ci ludzie po prostu chcą się poruszać, chcą korzystać z obiektów i to jest bardzo dobre zjawisko. Tak więc na terenie obiektu nie tylko imprezy o charakterze stricte sportowym się odbywają, ale można skorzystać, wykupić tego typu konferencje, szkolenia, a baza również będzie zapewniona, tak? Tak, oczywiście i niektóre firmy na przykład nie wykupują u nas na przykład noclegów, ale jakiś obiekt sportowy, na przykład stadion boczny, na jakiś piknik połączony z rekreacyjnymi jakimiś konkurencjami, także to już dosyć często... Dochody z tego typu eventów są przeznaczane na remonty, na infrastrukturę? Na przede wszystkim też na jakieś bieżące utrzymanie, ale również na funkcjonowanie ośrodka, a w tym między innymi drobne remonty, jak pani wspomniała, bo wszelkie poważniejsze jakieś sprawy, no to już mamy, pozyskujemy fundusze z ministerstwa i z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Po 5 miesiącach dyrektorowania, tak powiem, zdążyła pani już odczuć dyskomfort, zmęczenie? Powiem tak, bardzo mocno się angażuję w pracę. To jest naprawdę duże przedsiębiorstwo, ale też daje naprawdę dużo satysfakcji. Zawsze w czasie weekendu staram się odpocząć, ale powiem szczerze, że w poniedziałek bardzo chętnie wracam do pracy, a bywa, że w czasie weekendu też trzeba popracować i po tych 5 miesiącach nie czuję może jakiegoś takiego ogromnego dociążenia, może dlatego, że bardzo lubię to miejsce i bardzo lubię tam pracować. Poza tym pani jako sportowiec, myślę, że ze zmęczeniem radzi sobie wybornie. Dokładnie tak. Jednak sportowcem myślę, że w pewnym sensie przynajmniej zostaje się na całe życie. I tego rodzaju styl życia bardzo mi odpowiada. Jak łączy pani bycie sportowcem z funkcją dyrektora? Czy można te dwie dziedziny połączyć ze sobą, tak żeby być spełnionym i w jednej, i drugiej formie? Ja sportowcem jako takim stricte już nie jestem, ale... Sport pani uprawia ciągle. Tak, lubię bardzo dużo, jeżdżę na rowerze, szczególnie w sezonie letnio-wiosennym. I sporo pływam. Teraz troszeczkę wdrażając się jakby w obowiązki dyrektora, może troszeczkę chwilowo rzeczywiście wystąpiło jakieś zaniedbanie, ale już powoli powracam do takiej aktywności, którą bardzo lubię i która dodaje mi sił po prostu. Czuję się zdrowsza, czuję się mocniejsza wtedy, kiedy się więcej ruszam. Ludzie mają różne marzenia. Jedni marzą o pięknym domu, samochodzie, podróży. Dlaczego właśnie rola dyrektora była pani marzeniem, jak się okazuje, już spełnionym? Kiedyś przed laty po prostu chciałam pracować w tym ośrodku. Nie jestem chyba jakimś wyjątkiem. Bardzo wiele osób, bardzo wielu sportowców, wielu ludzi mówi, że z ogromnym sentymentem do Spały, a szczególnie do ośrodka wraca. Tak było też ze mną. W 79 roku, kiedy przyjechałam tutaj z Opoczna i zaczęłam trenować w spalskim ośrodku, ucząc się w klasach sportowych pierwszego liceum w Tomaszowie Mazowieckim. Bardzo jakoś związałam się z ośrodkiem, na tyle, że w zasadzie przez całe życie w jakiś tam sposób byłam z nim związana. Również napisałam pracę magisterską na Akademii Wychowania Fizycznego właśnie o funkcjonowaniu i działalności Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale. Czy droga do sukcesu, do nowej funkcji była trudna? Czy konkurencja była poważna? Powiem tak, konkurs odbył się w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie. Było 8 kandydatów, 4 osoby spełniły wymogi formalne,
Komisja uznała, że moja kandydatura jest najbardziej, no tak myślę, odpowiednia i dlatego zostałam wybrana. Trzeba było spełnić szereg wymagań. Ja ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego. To był jeden z wymogów? Jednym z wymogów było wyższe wykształcenie magisterskie, najlepiej o profilu sportowym i takie właśnie miałam. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania, no i przez wiele lat zdobyłam doświadczenie jako dyrektor placówki oświatowej. Ma Pani również na swoim koncie w sztafetowych dyscyplinach sportu w lekkoatletyce, tak? Brązowy medal. Tak, rzeczywiście mogę się poszczycić osiągnięciami w sztafetach. Sztafety to w ogóle jest moja ulubiona konkurencja, bo rzeczywiście wymaga zespołowego działania i mam rzeczywiście w swoich zasobach dwa medale brązowe z Mistrzostw Polski. Jeden w sztafecie 4x400 metrów w Mistrzostwach Polski Szkół Sportowych, a drugi 10x800 sztafeta przełajowa. Były kiedyś takie biegi, także to jest takie bardzo dla mnie miłe wspomnienie. Rola dyrektora to również zadanie zespołowe. Tu sprawdziła się Pani na medal. Myślę, że w nowej funkcji również tak będzie. Życzę wielu sukcesów. Sezon wiosna-lato sprzyja wyjściu z domu. Zapraszamy do Spały, do skorzystania ze wszystkich dostępnych tu atrakcji, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Bardzo dziękuję za spotkanie. To był program Bez Komentarza.